Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tutaj mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, upadek Lucyfera. Choć Biblia nie informuje nas zbyt szeroko o wydarzeniach związanych z walką między Bogiem a szatanem, możemy się dowiedzieć dość dużo o tej walce w takich fragmentach tekstu jak Izajasza 14 rozdział, Ezechiel 28 rozdział. W oryginalnym kontekście wersety te dotyczyły pogańskich królów Babilonii i Tyru, ale uważne przeczytanie dostarczają informacji wykraczających daleko poza rzeczywistość związaną z tymi starożytnymi władcami. Wskazują bowiem na pochodzenie, pierwotną pozycję oraz upadek szatana. W pierwszym do Tymoteusza, trzecim rozdziale, szóstym wierszu, Paweł przestrzega przed ordynowaniem na urzędy zborowe osób nowonawróconych, gdyż takie postępowanie może w nich wywołać zarozumiałość i doprowadzić ich do upadku, pociągającego za sobą potępienie diabelskie. Czy to stwierdzenie apostoła wyjaśnię znaczenie powyższych dwóch fragmentów Starego Testamentu i czy te wszystkie trzy fragmenty tekstu razem pomagają w zrozumieniu zagadnienia wielkiego boju. 1 Tymoteusza 3:6. Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Przynajmniej trzy zagadnienia są poruszone w powoływanych wersetach. Duma, niezależność i samodzielność. Stary Testament przedstawia stworzoną i niezależną od Boga istotę o aspiracjach do samowystarczalności i niezależności. Jednak niezależność zawsze jest niezależnością od czegoś lub kogoś. W 1 Jana 3:8 czytamy, że diabeł od początku grzeszy, a w 1 Jana 3:4 definiuje grzech jako bezprawie. Tak więc grzech szatana objawiający się dążeniem do niezależności, samodzielności był motywowany pragnieniem uwolnienia się od ograniczeń ze strony najwyższego jego prawa. A zatem Lucyfer, nie poddając się autorytetowi prawa Bożego, wykazał, że chce żyć według innego zbioru zasad. Ten bunt miał jednocześnie sugerować, że system praw w niebie nie jest idealny i że coś w nim jest nie w porządku. A ponieważ prawo Pana jest odzwierciedleniem Jego charakteru, wadliwość tego prawa musiałaby oznaczać niedoskonałość Bożego charakteru. Krótko mówiąc, bunt szatana był buntem przede wszystkim przeciwko samemu Stwórcy. Duma, samodzielność, niezależność. Jakie skojarzenia budzą w Tobie te słowa? W jaki sposób możemy wpaść w początkowo niezauważalną pułapkę dumy, samodzielności i niezależności? Czy te rzeczy są złe same w sobie? Dziękuję.